Witajcie. Swój apel kieruję nie tylko do roszczeniowych lewicowców, ale także do laissez-faireistycznych libertarian i wszystkich, którzy uważają, że z przyrodzenia, z natury, cokolwiek im się należy. Otóż nic wam się nie należy. Z punktu widzenia natury, a ściślej z punktu widzenia zasad termodynamiki, jesteście tylko i wyłącznie chwilowym zakłóceniem w ogólnym dążącym do homeostatu wszechświecie. Na wiele różnych sposobów dąży do unicestwienia was od samego początku waszego życia, które według was jest tak wartościowe. Nie ma przyrodzonego prawa do życia, do własności, do wolności, do autonomii, do równości, bezpieczeństwa i tak dalej. To wszystko są konstrukty społeczne, kulturowe, które są wielkim, ale to wielkim osiągnięciem zarówno ewolucji, ale przede wszystkim rozwoju naszej kultury, cywilizacji oraz szeroko pojętej techniki, czyli wytwórczości ludzkiej. Otóż w momencie, w którym się rodzimy, nieważne jak wielkie mielibyśmy mózgi w stosunku do masy ciała, to i tak jesteśmy całkowicie bezbronnymi istotami i pozostawieni sami sobie. No nie jesteśmy w stanie przetrwać paru dni. Sytuacje, w których jakieś dzieci przetrwały w dziczy, są totalnym ewenementem i bardziej kwestia legend niż faktycznego zrealizowania się. Nieważne, czy w przyszłości będziesz Albertem Einsteinem, czy z drugiej strony Schwarzeneggerem, czy Pudzianowskim, rodzisz się jako, z punktu widzenia natury, jako płód, który ledwo co potrafi cokolwiek robić. To, że mamy możliwość, żeby wzrastać we względnym bezpieczeństwie, być karmionym, dochowywanym, to jest również zasługą utworzenia koniecznych dla naszego przetrwania struktur społecznych. I wszystko, co dalej jest, czy to z jednej strony autonomia działania, do której odwołują się wolnościowcy, libertarianie, czy jakaś opieka bezpieczeństw jakichś instytucji państwowych, to wszystko jest już zasługą postępu technicznego. To, że mamy edukację, to, że możemy się bogacić, żyć we względnym komforcie, nawet jeśli twoje życie może się wydawać z punktu widzenia innych jako mało wartościowe, to, że w tej chwili jesteś w stanie obejrzeć ten filmik i cokolwiek z niego zrozumieć, to już znaczy, że jesteś w o wiele lepszej sytuacji niż znakomita część ludzkości, która po prostu ginęła, czy to przy urodzeniu, czy niewiele później. Nawet jeśli znacie ludzi, którzy są w jakiś sposób niepełnosprawni, czy upośledzeni fizycznie, czy umysłowo, to, że oni w ogóle są w stanie funkcjonować jakkolwiek społecznie, również jest zasługą postępu technicznego oraz postępu naszej kultury, zarówno materialnej, jak i duchowej, czy też intelektualnej. I to jest akurat bardzo istotna kwestia zauważana praktycznie wyłącznie przez transhumanistów, czyli
ludzi, którzy uważają, że człowiek zyskuje przede wszystkim dzięki technice, dzięki właśnie rozwojowi kultury takiej materialnej, ale co również synergicznie łączy się z rozwojem kultury intelektualnej. Otóż dopiero jak zauważymy, że stan naturalny to de facto jest stan naszej śmierci, a to, co przedłuża nasze życie i to, co je ubogaca, to jest właśnie cała ta kultura, to dopiero wtedy jesteśmy w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, rozwój naszego społeczeństwa, otoczenia. I trzeba zdać sobie sprawę z tego, że życie jest darem. I wszystko, co powyżej jest, to są przywileje, które wynikają właśnie z postępu kultury, postępu techniki. A poza tym, poza sferą kultury, nic nam się nie należy.